Hej, cześć, witajcie. Z tej strony jest Maslo. I jak wam się podoba mój nowy stolik? I tak, w końcu męczyliście i po raz kolejny wymęczyliście komputer ze śmietnika. To skoro mnie tak męczyliście, to pomyślałem, że zaszalejemy i nie będziemy mieli jednego, a dwa komputery ze śmietnika i to właśnie one są tym stolikiem. Oto chyba największe komputery ze śmietnika, jakie kiedykolwiek tutaj się na kanale przewinęły. Mamy dwa, jak sami zresztą widzicie, większy i mniejszy. I w dzisiejszym materiale zajmiemy się tym wielkim bydlakiem, a tego mniejszego sobie sprawdzimy za jakiś czas. Za tydzień, za dwa, za trzy miesiące na przykład. Tak, żebyście zdążyli potęsknić. Ja pierniczę! Ten jest taki ogromnie ciężki, a ten drugi, no, ja go nawet sam nie umiem unieść. Ciekawe, ile byś na złomie za niego dostał. No, to jest w ogóle śmieszna historia, bo zapytano się mnie, czy ja chcę je przygarnąć, czy mają iść po prostu na śmietnik, bo jak się okazało, utylizacja takiego sprzętu kosztuje 150 zł, w sensie wywóz złomu, więc stwierdziłem, że może nam się przydadzą na coś takie serwery i się pobawimy. W sumie serwerami to się jeszcze tutaj nie bawiliśmy, więc najwyższa pora zacząć. Generalnie myślę, że na pewno znajdzie się część widzów, która jest zaznajomiona z tego typu komputerami czy serwerami, ale myślę, że spora część widzów no, nie obcuje raczej z takim sprzętem na co dzień, raczej bardziej z tradycyjnymi PC-tami. Więc myślę, że będzie tutaj sporo ciekawostek, o których no, nie wiedzieliście i może nawet nie widzieliście. Słuchajcie, zanim przejdziemy do zabawy tym sprzętem, ja chcę jedną rzecz podkreślić. Ja nie jestem żadnym ekspertem, jeżeli chodzi o serwery. Dla mnie ten cały materiał to jest też cała taka przygoda. Bo jak mam być cztery, to ja się serwerami zwykle zajmowałem od tej drugiej strony, to znaczy od strony serwerowej. Zajmowałem się od strony software'owej, to chciałem powiedzieć. Mianowicie, no konfigurowałem jakieś różne usługi, nie wiem, Grafana, Nextclouda, bazy danych, PHP-a, całego stacka i tak dalej. Ale nigdy nie miałem okazji, żeby się tak po prostu pobawić hardware'em serwerów. Więc też musiałem trochę poczytać, też musiałem się trochę pobawić tym sprzętem. No i z racji, że jest to sprzęt mega nietypowy i raczej większość z was nie ma takiego komputera, serwera w domu, to pomyślałem, że fajnie będzie zrobić sobie takie lekkie wprowadzenie, czym to jest, do czego się to używa, jak to wygląda, a potem zaczniemy się tym bawić, kombinować z systemami i innymi dziwnymi rzeczami, które przyjdą nam do głowy. Lecimy. Ok, tak więc serwer, którym się będziemy dzisiaj bawić, jest to Dell Power Edge R905. Jest to stary serwer, on ma około 10 lat, tak mniej więcej, więc jest to już naprawdę staruszek, jeżeli chodzi o serwery. W każdym razie, co wyróżnia takie serwery od normalnych PC-tów, to to, że one są zbudowane w taki sposób, żeby działały właśnie 24/7. Więc co z tym idzie, one są mega modułowe. Przykładowo z przodu mamy dostępne 5 kieszeni, z których możemy sobie tak zwane hot swapować dyski twarde, więc możemy w razie awarii szybko wyciągnąć jeden z dysków twardych, następnie włożyć kolejny i wrzucić go z powrotem do kieszeni. Ale żeby było jeszcze bardziej hardkorowo, to okazuje się, że z tyłu naszego serwera mamy dostępne dwa modułowe zasilacze. Co za tym idzie, mamy tutaj dwa zasilacze i w razie czego, gdyby jeden z nich padł, no to nagle ten drugi przejmuje działanie i on utrzymuje serwer, a my w tym czasie możemy szybko wymienić jeden z zasilaczy, tak aby nasz serwer działał bez zarzutu. No i przejdźmy w ogóle do środka tego serwera, bo to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to to, że mamy tutaj kartę sieciową, która ma aż 10 gigabitów. W przypadku dzisiejszych topowych serwerów to nie robi wrażenia, ale przypuszczam, że większość z was w swoich komputerach ma kartę gigabitową, a tutaj mamy 10 gigabitów, więc na upartego bylibyśmy w stanie przesyłać sporo danych. Najbardziej zdziwiła mnie ta część, która miała taki wielki uchwyt. No, na pewno nie służy to do przenoszenia. Okazuje się, że jest to osobny moduł płyty głównej, w którym znajdują się aż dwa procesory i 32 giga RAMu. Ale żeby było jeszcze zabawniej, to okazuje się, że właśnie pod tym, w takiej śmiesznej konfiguracji, znajdują się kolejne dwa procesory i kolejne 32 giga RAMu. Co za tym idzie, mamy tutaj serwer, który ma 4 procesory i 64 GB RAMu. Jednak jak się okazuje, RAM nie jest jakiś powalający. Są to kości DDR2 ECC, czyli są to takie specjalne kości, które mogą w locie korygować błędy pamięci. Są to właśnie takie pamięci serwerowe, które się używa.
No i mamy te dwa potężne radiatory, które odpowiadają za chłodzenie procesora. Dodatkowo w przypadku tego serwera mamy też cztery potężne wentylatory na froncie, które zasysają powietrze, bo ten cały serwer jest chłodzony w takiej konfiguracji, że frontem zasysa powietrze i wyrzuca je do tyłu. Oczywiście musiałem koniecznie odkręcić jeden z radiatorów, żeby sprawdzić w ogóle, jakie my mamy tutaj procki. I okazuje się, że mamy tutaj AMD Opteron. Są to wprawdzie nieco starsze Opterony niż te, które pokazywałem Wam jakiś czas temu. Są to dzisiejsze takie odpowiedniki procesorów EPYC, które obecnie stosuje się w serwerach, albo intelowskich Xeonów, które pewnie dobrze kojarzycie. Ale zacząłem się troszeczkę bardziej przyglądać naszemu serwerowi, no i możemy policzyć aż 9 slotów PCI Express, jednak są to sloty PCI Express 2.0 z prędkością 8 razy, więc co za tym idzie, są one troszeczkę mniejsze niż typowe złącza, które mamy na nasze karty graficzne. I co może być ciekawe też dla niektórych z Was, na płycie głównej możemy znaleźć dwa USB-ki. I tutaj od razu odpowiadając na pytanie, do czego te USB-ki służą, to nie służą one do tego, żeby na przykład podłączać do nich klawiatury. Chociaż najpewniej by to zadziałało. W każdym razie, takie USB-ki mogą mieć na dobrą sprawę kilka funkcji. Myślę, że jedną z nich może być to, że często z zastosowaniem dla takich USB-ków w przypadku serwerów jest to, że często po prostu wrzucamy tam pendrive z systemem operacyjnym. Ogólnie serwery często w dzisiejszych czasach mają system bezpośrednio zasysany z sieci po tak zwanym PXE, więc nie musimy go mieć tutaj na dysku twardym. No ale w przypadku takich serwerów często właśnie wrzuca się takiego pendrive'a z systemem operacyjnym, na przykład z jakimś Linuxem, no i wtedy bezpośrednio system działa nam z pendrive'a, a na przykład na dyskach twardych w naszym serwerze mamy obrazy maszyn wirtualnych. I wiecie, to jest kilka przykładów, bo w przypadku zastosowań takich serwerów jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, to jak mamy ogarnięte podstawy, to co? Wrzucamy tutaj jakiś system i próbujemy coś z tym porzeźbić, co? W pierwszej kolejności, co będzie dość śmieszne, spróbujemy tutaj wrzucić zwykłego Windowsa 10. Tak, ja wiem, spokojnie. W 90 przypadkach tego typu serwery działają albo na Linuxie, albo na Windows Server. Ale szczerze mówiąc, jestem ciekawy, czy zadziała zwykły Windows 10. Wydaje mi się, że powinien. Ale jestem ciekawy, czy wykryje poprawnie wszystkie procesory i pamięć. No i dodatkowo będę mógł wtedy przeprowadzić benchmarki, które zwykle przeprowadzam w przypadku takich standardowych, a potem oczywiście zainstalujemy tutaj, jak przystało, Linuxa i spróbujemy, nie wiem, postawić sobie jakiś serwer HTTP, Dockera, może serwer z Minecrafta. Pokombinujemy. Musimy jeszcze sobie tutaj zmienić pastę termoprzewodzącą na każdym z tych radiatorów, bo chciałbym, żeby nam się nie przegrzewał nasz serwerek. W sumie to nie powiedziałem Wam o jeszcze jednej takiej śmiesznej rzeczy. Te sprzęty mają taką fajną specyfikę. Konkretnie chodzi mi o ich hałas. Więc będę się bardzo dobrze bawił. Mam nadzieję, że Wy też. Ale hej, przynajmniej działa. I mamy 64 giga RAM-u i 4 czterorodzeniowe procesory. Nawet nie mam zielonego pojęcia, czy mnie słychać teraz. W takich momentach żałuję, że nie mam słuchawek z aktywnym tłumieniem. Umrę. 3 hours later. Jeżeli chodzi o Windowsa 10, no to instalacja przebiegła tradycyjnie, bez w ogóle żadnych problemów. Jednakże o czym niewiele osób wie, jest to, że Windows 10 w wersji Home czy Premium, niezależnie, ma takie ograniczenie, że wspiera maksymalnie 2 fizyczne procesory. Co zatem idzie, nie możemy wykorzystać pełnej mocy obliczeniowej tego serwera właśnie korzystając z takiej wersji Windowsa. Możemy używać tylko 2 procesorów. Gdybyśmy chcieli rozwinąć skrzydła, to musielibyśmy się skusić na Windows Server, do którego ja niestety nie mam licencji, więc z tego powodu go nie używałem. Niemniej jednak odpaliłem Cinebench R20 i nasz serwer na 2 procesorach uzyskał zabójczy wynik w postaci 717
punktów. A z racji tego, że Cinebencher 20 raczej skaluje się bardzo dobrze z ilością wątków czy rdzeni, no to najprawdopodobniej gdybyśmy mieli pełną moc, byłoby to coś w okolicach 1400, może 1600 punktów. Co za tym idzie, na dzisiejsze standardy, jak widzicie po wykresie, nie wygląda to dość imponująco, ale należy pamiętać, że to jest serwer, który ma prawie 10 lat, więc no 10 lat temu te wyniki na pewno budziły większy respekt niż dzisiaj, kiedy jest w stanie zjeść go jakiś przeciętny konsumencki procesor. Ale tak sobie też pomyślałem, że z racji tego, że już uruchomiłem Windowsa i pomimo, że mamy tylko dwa procesory, będzie śmiesznie, gdybyśmy spróbowali na tym badziewiaku odpalić jakieś gierki. 15 minutes later. Założę się, że nikt z was nigdy nie grał w Most Wanted'a na serwerze. W sensie, może graliście na serwerze, w sensie, że przez neta, ale... No dobra, zobaczymy, to jest bez sensu, totalnie głupie. O matko. No słuchajcie, chodzi to w takich 10 klatkach? Może w 5? Moments later. Ale dobrze, jak ten serwer jest wyłączony. Matko, strasznie głośno jest. Dobra, ale pomyślałem, że będzie śmiesznie, jakbyśmy spróbowali... Ja wiem, że to jest strasznie głupie, ale jestem naprawdę mega ciekawy, czy karta graficzna w ogóle zadziała. No, technicznie chyba powinna zadziałać, ale czy zadziała? Przekonamy się? No, ale jest jeszcze jeden drobny problem, bo tak jak mówiłem, mamy tutaj sloty PCI Express razy 8. No, jak sami zresztą widzicie, typowa karta graficzna używa 16, więc jest dużo dłuższa. Technicznie można by zniszczyć jeden ze slotów PCI Express, to znaczy przeciąć go i teoretycznie to by zadziałało, ale straszne druciarstwo, nie chciałbym tego robić, dlatego użyjemy czegoś takiego. Jest to przedłużka albo reser PCI Express. Do koparek się takie chyba kupuje. A tylko minus jest taki, że będziemy mieli jedną linię tylko. Tak, więc wydajność będzie do dupy, ale zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. W ogóle można było kupić taką fajną przejściówkę właśnie ze slotu razy 8 do slotu razy 16 i chciałem kupić coś takiego, ale niestety takie coś idzie z Chin. Oh shit. Może zdąży przyjść, jak zaczniemy się bawić drugim serwerem. Matko i córko, druciarstwo jak 150 z tą kartą graficzną, którą tam widzicie. To działa, instaluje się GeForce Experience. Zaraz spróbuję tutaj drivery odpalić. Paki, mam średnie wieści. Tak, więc mamy kod 43. A więc... coś jest problem z driverem? W sensie... No, jaki to jest ogólny błąd generalnie. Ta karta graficzna jest sprawna na 100%, zresztą wyświetla obraz. A mi się wydaje, że to może być coś z tym adapterem, że to jest, wiecie, jedna linia PCI Express, a nie 16 i może dlatego coś się nie chce zainstalować. Koncept z tą kartą też był trochę taki głupkowaty od samego początku, więc no... Przynajmniej próbowaliśmy, nie? Okej, jak mówiłem, Windows to była głównie taka zabawa, ciekawostka, naginanie możliwości tego sprzętu do granic, do których no, nigdy de facto nie był przystosowany. Pomyślałem, że zainstalujemy sobie Linuxa i pokażę wam, jak ten serwer radzi sobie z rzeczami, do którymi był zaprojektowany, czyli no, z serwerowymi rzeczami. Tak więc zainstalowałem tutaj dystrybucję Linuxa Debian, którą ja osobiście bardzo lubię używać na serwerze. Dobrze znam tą dystrybucję, więc no, nie będę miał żadnych problemów w jej konfiguracji, ale pewnie ten serwer też bez problemu dałby radę z jakimś OpenSUSem czy Red Hatem. Tak więc w pierwszej kolejności po zainstalowaniu Linuxa uruchomiłem sobie serwer SSH, tak żeby wygodnie ze swojego stacjonarnego komputera łączyć się z serwerem. No i właśnie tutaj na ekranie będzie wam się wyświetlał mój obraz łączony przez SSH. Więc w pierwszej kolejności pomyślałem, z racji tego, że mamy dużo rdzeni i bardzo dużo RAMu, no to fajnie będzie sprawdzić tutaj serwer do Minecrafta. Myślę, grę Minecraft każdy z was kojarzy. Tam musimy sobie pobrać odpowiedni plik ze strony Minecrafta, następnie zainstalować Java na naszym serwerze. No i możemy sobie uruchomić nasz serwer i ustawiłem tutaj limit 16 GB, bo
w sumie czemu nie, skoro mamy RAMu aż tak dużo. No i jak sami widzicie, ten serwer Minecrafta przynajmniej przy generowaniu świata jest w stanie nieźle dać po tyłku temu serwerowi. A czy możemy się połączyć do takiego serwera? Bez problemu. Wpisując nasze lokalne IP, jesteśmy w stanie się połączyć do takiego serwera i cóż, no działa on bez najmniejszego problemu i nawet gdy jako jedna osoba rusza się po świecie, no to nie jest to specjalnie wyzwanie dla takiej maszyny. No i działa to wszystko mega płynnie. Myślę, że spokojnie kilkadziesiąt osób taki serwer byłby w stanie uciągnąć. Serwer do Minecrafta to jest stosunkowo prosty temat. Natomiast pomyślałem, że może ciekawie by było, gdybym pokazał wam coś bardziej zaawansowanego, a może komuś z was to uprości życie, albo czegoś się po prostu dowiecie. Tak więc mowa tutaj o Dockerze. Docker jest to takie narzędzie do konteneryzacji. Konteneryzacja jest troszeczkę, można powiedzieć, niżej niż wirtualizacja, tak bym to powiedział. Co za tym idzie, jesteśmy w stanie stworzyć sobie kontenery z jakimiś danymi aplikacjami, co również może poprawić nam czasami bezpieczeństwo. Ale co dla nas jest ważne w tym wypadku, że często takie kontenery, przykładowo z serwerem do TeamSpeaka, z serwerem do Valheima, czy z instancją Nextclouda, stawia się po prostu szybciej, no i posiadając jeden pliczek konfiguracyjny, jesteśmy w stanie od tak postawić daną usługę. Przykładowo nasz Docker Compose będzie wyglądał w ten sposób, gdy będziemy chcieli postawić serwer do Valheima. Następnie po zapisaniu takiego pliczku po prostu uruchamiamy komendę Docker Compose App, no i to pobiera nam w pierwszej kolejności obrazy wymagane do uruchomienia tej usługi, a następnie wypakuje, no i uruchamia daną usługę. Część z was może zapytać, ok, a skąd mam wiedzieć, co mam wpisać do tego pliczku Docker Compose? No tutaj z pomocą przychodzi nam Docker Hub. Jeżeli przykładowo chcemy postawić serwer do TeamSpeaka, no to wyszukujemy sobie tam TeamSpeak, no i następnie scrollujemy tak długo, aż znajdziemy przykład pliku Docker Compose. Następnie kopiujemy zawartość do naszego pliku, tutaj oczywiście pamiętając o odpowiednich wcięciach. No i w momencie, gdy w przykładzie TeamSpeaka zmienimy sobie hasło, no to okazuje się, że po wpisaniu Docker Compose automatycznie pobierze nam się baza danych i serwer TeamSpeaka, no i cała usługa w stanie skonfigurowana i wpisując nasze lokalne IP w TeamSpeaku 3, jesteśmy w stanie połączyć się z serwerem. Odpowiadając na pytanie, czy Valheim działa, którego wcześniej odpalaliśmy? Jak najbardziej. Również wpisując nasze lokalne IP, jesteśmy w stanie się tam bez problemu dostać i cóż, taki serwer do Valheima działa całkiem spoko. Więc można powiedzieć, że taka jedna maszyna jest w stanie nam ogarnąć bez najmniejszego problemu trzy usługi, takie jak TeamSpeak, Minecraft i Valheim. No i pewnie byłaby w stanie ogarnąć ich wiele więcej, przykładowo, nie wiem, instancję Nextclouda, może jakąś waszą stronę na WordPressie, może jakieś inne dodatkowe projekciki. To są tylko takie przykłady, które ja wam pokazałem, ale no, możliwości tutaj jest naprawdę bardzo dużo. No i podsumowując, jest to chyba jeden z najdziwniejszych komputerów ze śmietnika, z którymi przyszło nam tutaj pracować. No ja się bardzo cieszę, że ocaliłem ten sprzęt przed utylizacją czy wyrzuceniem, ale z drugiej strony, no, nie mam zielonego pojęcia, co z nim teraz zrobię. Nie, nie, tak szczerze mówiąc, to jeden już kolega się zadeklarował, że on sobie znajdzie dla niego zastosowanie, więc mam nadzieję, że dostanie trzecie życie, tak? Jeżeli drugie życie było tutaj, to może dostanie trzecie życie i faktycznie będzie do czegoś wykorzystywany. W sensie, no, jest to bardzo ciekawa rzecz i, no, wydajności mu nie brakuje, ale raczej nie jest to rzecz, którą chcielibyście mieć w domu ze względu na hałas i pobór mocy. A właśnie, bo jeszcze o tym nie mówiłem. Na idle, czyli w momencie, gdy włączymy ten serwer i odpali się system operacyjny i absolutnie ten serwer nic nie robi, to znaczy użycie procesora jest na zero, pobiera 285 W. No, także nie za mało, a w momencie, gdy obciążyłem wszystkie procesory i wszystkie rdzenie na 100%, okazało się, że serwer bez problemu jest w stanie wciągnąć nawet 508 W. I właśnie pobór mocy bardzo często jest przyczyną, dlaczego takie serwery się najzwyczajniej w świecie sprzedaje z firm i często można je kupić za grosze, bo no, żrą one nieproporcjonalnie dużo prądu do tego, jaką wydajność oferują i właśnie dlatego bardzo dużo firm pozbywa się takich sprzętów, je utylizuje bądź wyrzuca na śmietniki. Ja mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, że może dowiedzieliście się czegoś ciekawego i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba, bo już za jakiś czas, za miesiąc, za dwa, za trzy weźmiemy się za ten mniejszy serwer, który pokazywałem wam na początku odcinka. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Ajos.